Czego pan sobie życzy w te święta pod choinkę? Na pewno niczego materialnego, bo myślę, że wielu z nas trochę się po 89 roku dało porwać tej rzece pogoni za dobrami materialnymi, za luksusami, za tym wszystkim, czego nam brakowało przez tak wiele lat. Ale teraz już chyba patrzymy na to spokojniej i ja na przykład szukam teraz rzeczy, których się kupić w sklepie czy w internecie nie da. Takich jak czas na rozmowę z bliskimi, na bycie razem. To jest znacznie ważniejsze i znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek pięknie opakowane w złoty papierek prezenty.